Witam Was w dzisiejszym odcinku. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o Ireneuszu P., pseudonim Barabasz, który uważany jest za pierwszego bossa grupy pruszkowskiej, zanim ona jeszcze nabrała tego takiego ogólnopolskiego kształtu, kiedy ich działalność ograniczała się do Żbikowa czy do pewnych uliczek Pruszkowa. Trzeba wziąć pod uwagę, że Barabasz był, jak to się mówi, potężny. Był to człowiek, który dużo ćwiczył. Był to człowiek, który postanowił w ręku, w całej garści trzymać cały Pruszków. Działalność Pruszkowa nie polegała jeszcze na tego typu działalności, jaką pamiętamy, czyli jakieś głośne strzelaniny, czy jakieś głośne inne wydarzenia. Nie. W latach, kiedy rządził Barabasz, ograniczało się to do napadania na sklepy, wymuszanie pieniędzy. Polegało to na tym, że napadało się na ludzi, że brało się babciom torebki. I tak się oni się wtedy parali tego typu właśnie pracą. Już od lat 70. Barabasz przewodził tej bandzie. Młodsi przestępcy uczyli się od Barabasza warsztatu pod okiem doświadczonych gangsterów. Jednak trzeba wiedzieć, że Barabasz miał też swoją bandę. To nie było tak, że Barabasz działał w pojedynkę, czy było ich dwójkę. Owszem, nie były to tego typu struktury rozwinięte, jakie pamiętamy, ale już było tam kilku takich prymitywnych członków tej bandy. Był nimi właśnie Dzikus, Parasol, który później był starym Pruszkowskim, Kajtek, Krzyś, którego też możecie kojarzyć, mówimy oczywiście o Krzysiu Pawliku, Grzyb, Śledź i Ali. Warto powiedzieć, że Ali posiadał taki sklep nazwany Mariotem. Był to sklep monopolowy, w którym możecie na niektórych kanałach usłyszeć od ludzi, którzy pamiętają jeszcze sklep Alego Zbigniewa, pseudonim Ali, który to był taki sklep, gdzie w ogóle ta cała wierchuszka się gromadziła. Tam nawet Parasol miał kiedyś wciąć jakąś awanturę i z Ali miał się tam ciężko jakoś pokłócić, pobić. Jakieś tego typu historie były. Warto powiedzieć, że Barabasz był bezwzględnym mężczyzną, ale miał przestrzegać tych grypserskich zasad. Co trochę kłóci się z pewną teorią, ale o tym powiem Wam za chwilę. W Ferajnie istniała surowa lojalność i mieli własny kodeks sprawiedliwości, którego zasadą było, że jeżeli kapujesz, to twój żywot może być nie za ciekawy. Bandyci Barabasza żyli głównie z włamań. Zdobycze często przepuszczali w restauracji Urocza. Na przykład jeśli banda Barabasza napadła na jubilera, bądź gdzieś pozyskała jakieś złoto, czy jakąś inną biżuterię, zdarzało się, że Barabasz sięgał po obrączkę, obcinał kawałek złotej obrączki i nie opłacił, jak gotówka się skończyła. Restauracja Urocza jest uważana, w Pruszkowie była uważana, bo już nie istnieje, za takie miejsce bardzo ekskluzywne, które dorównywało Maksimowi w Gdyni. Więc tam oni sobie już nie pozwalali na pewne zachowania. Nawet się mówiło, bo możecie też być ciekawi, co robiła policja za czasów bandy Barabasza, wtedy to milicja, która, taki mały Pruszków i sobie milicja z jakimiś tam bandytami nie poradzili? Owszem, nie poradzili sobie, wręcz z nimi pili. Mówiło się, że jak przychodzili do Uroczej, już płacili tymi obrączkami, to owszem, milicja szła na drugi koniec Uroczej. Tutaj po pierwszej sobie właśnie siedział Barabasz tam i tam bajerował i sobie gadał. Warto wspomnieć, że Barabasz normalnie miał rodzinę, miał żonę, miał dzieci, więc to byli ludzie, którzy sprawiali wrażenie normalnych w domu. Aczkolwiek mówi się, że Barabasz to było bydle. Mówi się, że on nie był taki kulturalny, ale wracając do tej Uroczej, i było tak, że po jakimś czasie oni
owszem, jeden w drugim kącie, milicja w jednym kącie, Barabasz w drugim kącie razem ze swoimi oprychami, ale jak już popili, dobre piwerko weszło, no to łączyli ze sobą te stoliki i po prostu sobie spijali, rozmawiali. Mieli tam na, no po prostu, powiedzmy sobie szczerze, milicja pruszkowska, to była, weźmy pod uwagę, że Pruszków był bardzo małą mieściną wtedy, że Pruszków no nie był tak znany jak teraz, to nie było takie miasto rozbudowane, to była po prostu podwarszawska miejscowość, w której można było robić co się chce. Warto wspomnieć, że powstał też w ogóle film na podstawie, jeżeli jesteście zainteresowani, na podstawie właśnie wydarzeń, które robiła banda Barabasza. To jest film Miasto Prywatne z Bogusławem Lindą, Maciejem Kozłowskim, Mirosławem Baką. Polecam wam ten film. Jest co prawda wykonany dość amatorsko, jak na to, że Polska niewiele wcześniej wydała Psy, które no, są kinem światowym. No to Miasto Prywatne przy tym wygląda jak taki zagubiony puzzle, który jeszcze dodatkowo był opakowany w jakimś innym pudełku. Więc no, musicie wziąć pod uwagę, że ten film co prawda jest dość prymitywnie nakręcony, ale jeżeli jesteście zainteresowani klimatami Pruszkowa i gangsterów w ogóle, no to jest nawet taka pozycja do zgryzienia. No zresztą to jest pierwszy film, w którym poruszono w ogóle to jakkolwiek w ogóle początki Pruszkowa, bo więcej osób się w ogóle na tym nie skupiało. Co prawda jeszcze w filmie Miasto Prywatne jest taka scena, w której przychodzą bandą do domu, wymuszają na starszej pani pieniądze. Kiedy ona nie chce powiedzieć, no to odpalają żelazko i chłopiec, który to widzi z dołu, nagle no postanawiają go tam zaatakować. W taki sposób, że chłopiec traci jedno oko. I to jest sytuacja prawdziwa. Podobno banda Barabasza no, dopuszczała się tego typu zachowań. Przychodzili do warzywniaków. Jeżeli ktoś nie chciał płacić, to rujnowali cały interes. Większość nawet osób z bandy Barabasza była później nazywana przez samą wierchuszkę Pruszkowa, przez osoby znaczące dla Pruszkowa, jak i przez członków grupy pruszkowskiej, że banda Barabasza to naprawdę były bydlaki, że to naprawdę byli ludzie bez skrupułów, często uzależnieni, alkoholicy, ludzie z wypranymi głowami, że to w ogóle nie umywa się banda Barabasza do tego, co było później. Że to było naprawdę prymitywne, to było bez jakiegokolwiek obycia, bez jakiejkolwiek marki. Oczywiście nie mówię, że późniejsza grupa pruszkowska dokonała fajnych i miłych rzeczy. Banda Barabasza nie miała tych zasad, że nie tykamy matek z dziećmi na przykład. No widzicie, no tknęli babcię z dzieckiem i w ogóle ta sytuacja z Miasta Prywatnego jest prawdziwa. Ta scena była bazowana na prawdziwej historii. Jeden z byłych członków bandy wspominał, czyli właśnie Barabasz, że siedział w więzieniu za kradzieże przez 9 lat i wyszedł z powodów zdrowotnych. Dowiedział się, bo Barabasz w ogóle uznawał, że on nie przewodzi żadną bandą, że to jest w ogóle wymyślone. Jaki Pruszków, jaka banda? No najlepiej mówić, że jak złapią cię za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. I Barabasz twierdził, że w ogóle od prasy się dowiedział, że on jakąś grupą kieruje, że w ogóle śmiał się z tego i w końcu zrozumiał, że to jednak nie jest powód do żartów. No Barabasz podobno miał jakieś problemy zdrowotne, ale o co chodzi, to nie wiadomo. Nawet chodziły plotki, że Barabasz swego czasu miał zostać świadkiem wtedy incognito. To są zupełnie inne zasady niż świadek korony, weźcie to pod uwagę. Aczkolwiek mówi się, że nie świadek incognito, bo jeszcze, mimo tego, że te słowa są bardzo podobne, że był świadkiem anonimowym. I podobno te trzy rzeczy, czyli świadek anonimowy, świadek incognito i świadek koronny, to są zupełnie inne instytucje. Mówiło się, że Barabasz miał takowym być, jednak czy to prawda, to do końca nie wiadomo.
Jeśli chodzi też o późniejszą działalność Barabasza, nie będę skupiał się dokładnie na tym, co robił. Barabasz swego czasu mówiło się, że wsiadł do samochodu. To jest w ogóle jedna z teorii, więc przedstawię ich ze dwie, jaka jest oficjalna, jakie są nieoficjalne wersje wydarzeń, więc ubierzcie to w pakunek teorii. Barabasz zginął, w 91 zginął, jechał swoją Ładą, niektórzy mówią, że Mercedesem, był wypadek samochodowy, zginął, uderzył w drzewo czy tam w słup. To też w ogóle ludzie mówią dwie zupełnie inne rzeczy na ten temat. Jeśli chodzi o Barabasza, no to mówi się, że raz, zginął, ponieważ odcięto mu układ hamulcowy i w ten sposób spowodowano wypadek samochodowy, że Barabasz rozpędził się, nie mógł zahamować i uderzył. Druga teoria mówi o tym, że Barabasz w rzeczywistości nie wyrobił na zakręcie, ponieważ asfalt był świeżo położony, bo to było na granicy Komorowa, żeby asfalt był świeżo położony i był zbyt śliski, no i przez to samochód nie wyrobił, po prostu wpadł w poślizg, no i dlatego Barabasz uderzył w słup czy tam drzewo. No to też w ogóle są teorie, że właśnie nie wiadomo, czy w słup, czy w drzewo. Mówi się, że Barabasz mógł też zginąć po prostu na skutek nieuważnej jazdy. Nie wiadomo do końca. Jest to owiane pewną teorią spiskową. No oficjalnie w tych wszystkich książkach mówi się, że Barabasz jechał Ładą. Co prawda ja słyszałem, że w ogóle to nie była Łada, więc to już w ogóle druga sprawa. I uderzył w drzewo. No i mówiło się, że potem znaleźli, że hamulce były podcięte. No to jest możliwe. No słuchajcie, konkurencja nie spała wtedy. Rodziły się, to były czasy, gdzie jeszcze Henryk Niewiadomski, czy tam wariat, handlowali śmietaną na bazarze Różyckiego i to już nie były te czasy. Że dopiero te formacje się kształtowały. Po śmierci Barabasza, no świat, jak wiadomo, przestępczy próżni pustki nie lubi. Ani próżni. Pewnego rodzaju małe grupki, podgrupki, ale banda pruszkowska, no jak wiemy, złapała wszystko w swoją garść i zarządzała w tamtych latach. Historia Barabasza była kwiecista, brutalna, ale krótka. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Piszcie, co myślicie o Barabaszu. Nie za wiele można na jego temat znaleźć, ani zdjęć, ani jakichś tam wzmianek, oprócz tego, że mówiło się, że to był wielki mężczyzna i jakieś tam pojedyncze jego historie z życia. Nawet jak próbowałem przeczytać we wcześniejszych, nawet takich publikacjach jak Alfabet Mafii Ewy Ornackiej, to też za wiele o Barabaszu tam nie ma. To by było na tyle. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, powiedzcie, co myślicie. No takie swobodne opowieści ponoć lubicie, więc takimi was uraczę. Dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie, aby też dołączyć do mojej grupki Miejsce Zbrodni, czyli True Crime po polsku. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.